kapitan Murawski. Nie ma dzisiaj w pierwszej linii. Uwaga, błąd Lechitów. Jeszcze nie koniec, jeszcze Posadzki. Ale wprost do Zerki. Cóż za chaos teraz w polu karnym Lecha. Zerka zostawia piłkę. Tutaj jest Dia. No i musi to wszystko wreszcie skończyć. Inias. Kontra Lecha. Przejmuje piłkę. Sztylin znakomicie na prawo do Peczki. Peczko za chwilę pole karne. Szansa dla Lecha. Peczko nie ma pozycji do strzału. Peczko gol! Będzie gol! Tak! Tak! Piąta minuta! Tysięcy gol dla polskich klubów w Tucharach. Sławomir Peczko wykorzystuje pierwszą bramkową okazję tego meczu. Właśnie Lechitą z krwi i kości jest Krzysztof Kotarowski. W środku boiska znów nad spodziewanie dobrze radzą sobie piłkarze na OC. Malonga długo utrzymuje się przy piłce, Posadzki nie fauluje. Uwaga, jest Dia w polu karnym, może być groźnie. Dia, Wojtkowiak i Malonga! Niestety 1-1. 10. minuta. Jeśli z taką regularnością piłkarze będą zdobywać bramki, to będziemy to mieć hokejowy wynik, ale niestety gol wyrównujący, na który piłkarze na OC nie zasłużyli. Sztylicz, lewa noga, w pole karne, Brasiliano, no i jaka decyzja sędziego, gol, drodzy Państwo, gol nieprawdopodobne, Lech na OSI 2-1, ależ katastrofa Gennaro Brasiliano, 28-letniego kapitana drużyny na OSI, to jest gol Semira Sztylicza, trzeba poczekać na powtórkę, nieprawdopodobna sytuacja. Dwie, trzy takie sytuacje, kiedy powinien próbować strzelić z prawej nogi, nawet tutaj, kiedy wszyscy się rozbiegli w drugiej części spotkania, miał miejsce. Ferre, uwaga, Nguemo, Zerka, pole karne, Zerka! Niestety gol! 81. minuta. Rozyckiego. Czekał na niego, no ale jak widzimy, poradzili sobie Moskwianie. Semberas. Law znakomicie przyjął piłkę. Podkryciem, uwaga, Wagner. Law może być bardzo groźnie. Kolejna sytuacja dla CSKA i niestety 1-0. Alan Zagojew. Ostatnie sekundy pierwszej części spotkania. Teraz szybka piłka do Zagojewa. Zagojew niestety w waszym polu karnym. Zagojew! 2-0. To nie Zagojew, to Jurij Żirkow strzelcem gola. Doszło tam do poważnego starcia. CSKA prowadzi 2-0, to jest gol do szatni. Zagrał tej piłki dokładnie. Podobnie jak teraz uczynił to Jakub Wilk, ale Wilk jeszcze walczy, jeszcze jest przy piłce. Sfaulowany przez Antona Grigoriewa. Teraz, kiedy piłkarzom CSKA wydaje się, że mecz mają pod kontrolą, że Lech nie jest w stanie wyrządzić im żadnej krzywdy. Właśnie teraz trzeba strzelić bramkę. Semir Sztylicz! Gol! Gol! CSKA Lech 2-1! Mista jednak jest sprytniejszy od Macedończyka. Mista zatrzymane to dość dośrodkowanie, złe zachowanie stopera. Pierwszy rzut rożny tego spotkania, najgroźniejszy piłkarz Deportivo, Guardado, Meksykanin lewą nogą, będzie groźnie, Turina gol, niestety, najgorszy z możliwych początków tego spotkania, Deportivo bardzo szybko wychodzi na prowadzenie, katastrofa Iwana Turiny, katastrofa Lecha Poznań już po kilkudziesięciu sekundach. Wisła Kraków wygrała z Barceloną 1-0, no walkę o Ligę Mistrzów przegrała 1-4 w tym meczu. Zresztą Wisła jako jedyna drużyna z 17 konfrontacji polsko-hiszpańskich potrafiła wyeliminować rywala w tego kraju pod wodzą trenera Oresta Lęczyka. Tamte pamiętne mecze z Realem Saragossa. Arboleta, szansa dla Lecha, ręki, bo gol! Gol, tak! 41. minuta! Hernan Renkipo jest 1-1! Tego, ale mówiliśmy o tym, że Arboleda rzadko się włączał wcześniej, ale jeżeli będzie się za każdym razem taką sytuację ofensywną, to nie mamy nic przeciwko temu, żeby zawsze się kończyła bramką. Pachia i będzie rzut rożny dla Poznaniaków. Znów szansa dla Semira Sztylicza. Jeszcze takiego precyzyjnego dogrania piłki w pole karne, po którym mogliby poszukać strzał głową. Lewandowski, Renkipo, Dziurdziewicz, czy też Arboleda. Sztylicz, jest szansa i gol! Iwan Dziurdziewicz, Lech Poznań prowadzi!
26. minuta meczu. Po dograniu Sztylicza Iwan Dziurdziewicz zdobywa bramkę. Co pan powie za chwilę swoim piłkarzom? Uścisnę każdemu dłoń i jak najszybciej musimy na lotnisko wracać. Dziękuję bardzo, gratuluję raz jeszcze awansu do kolejnej rundy pucharów. A dziękuję bardzo.